Pa, Oliwier! Ma streama? No, no ma streama, no. Słyszałem, że ten, trzeci dzień świąt, znaczy, że na święta będziesz w Ełku. Tak. Tak? A ty jesteś z Ełku? Nie, nie jestem z Ełku. A jesteś z tego samego wypizdowia co Oliwier? Nie, też nie jestem z tego wypizdowa na S. To skąd? No z Ełku. Z Ełku? Tak, a skąd dokładnie ty jesteś, jakiego osiedla? Z Baranek. Ty też? Nie, po prostu bekę z tego. Z Baranek masz bekę? Baranki są najgorsze. Co ty gadasz? Za moich czasów jak tam mieszkamy, to jest najlepsze. Kiedy ty się przeprowadziłaś z tej Warszawy? 2 lata temu. 2 lata temu baranki były fajne? No. To nie wiem, gdzie ty chodziłaś, dziewczyno. A z jakiego ty jesteś osiedla? Baranki to jest jako Rzeszkowa, co ty gadasz w ogóle? O Rzeszkowa Baranki? Na Barankach masz tak, masz plażę miejską, przypominam. Ja chciałbym powiedzieć, że i tak jest bo tam były. Lepsza niż tamta, poprzednia. Jest, kurde, szpital jest. Wszystkie sklepy, jezioro. To sklep jak to w Pizdowie. W Pizdowie? Tam jest Biedronka, Lidl, wszystko. 40 minut iść, żeby tam dojść. Na promenadę? A no, tu jak jesteś z Konieczek, to może tak. O, ja z Tuwima górą, czyli... Tuwima? Z Tuwima się każdy śmiał zawsze, nie z Baranek. No, ty jak Tuwima i Zatorze to najlepiej. Tuwima to jakieś banany i... mieszkają. No wiem. No ale właśnie. Nie lubię tych ludzi, nie lubię tych ludzi. Albo nie mieszkam tam. Na masakra. Tuwima, tam, na Tuwima to tam autobusy nie dojeżdżają prawie. Właśnie tam baranki weź dojedź, a weź tam w ogóle... Na baranki sam czas dojedziesz. Ale wróć z tych baranek. A wróć z Tuwima, tam jeden autobus jest. Słuchaj dziewczyno, ale dobra, usłuchaj. Na baranki masz na pewno bliżej, znaczy masz na pewno na promenadę bliżej z Tuwima niż tych twoich baranek. Do Żądła masz na pewno bliżej. Co to Żądło? No, to pub jakiś, tak? Klub? No pub, no klub, pub. Ja nie chodzę po jakichś Żądłach, sama nazwa mówi jakiś, nie wiem. Nie? Ostatnio po jakiegoś 40-letniego Amerykańca z nim wódkę piłem. No to coś mówisz, to. Ja byłam raz w tym. Moją przyjaciółkę, w ogóle zabrałam przyjaciółkę z Warszawy do Ełku i wywalili ją z klubu. Siema, już rozmawialiśmy. Kiedy? Marihuana? Jesteś stonerką? Ja, nie wiem, ale już z pół roku temu rozmawiałam z tą. Okej, okay. Ale jesteś bardzo ładna i masz ładne spodnie. Gdzie kupić takie spodnie? Serio? Jestem z Victoria's Secret na promocji. Ja jesteśmy na Victoria's Secret. Ale one były na promocji. A ile kosztowały? Nie wiem, cały zestaw kosztował chyba 150 zł, no to za piżamę to nie jest chyba dużo. Na promocji był, serio, ale to już rok temu chyba. Aha, rok temu. No nie no. Sprawdź, często są. Właśnie ja byłam ostatnio i patrzyłam na piżamę i one kosztowały 350. Ale na internecie. Na internecie? Dobra, sprawdzę. Dziękuję ci. Nie ma problemu. Ile masz lat? 18 prawie. O, to ja tak samo. Buta na koszulce, ja nie mogę. No chwili play. Zajebiście. No przecież wiem. I to taki zdenerwowany jesteś, co? No? Co ty taki zdenerwowany jesteś? Nie jestem zdenerwowany. No tak brwi masz takie ostre. W sensie, no bo tak po prostu mam, nie? No dobra, myślałam, że się denerwujesz na mnie, sorry. Nie no, czemu miałbym się na ciebie denerwować? No nie wiem, ludzie tutaj są dziwni. Znaczy no tyle to wiem, że są dziwni i rzeczywiście się wkurzają o byle nic i wyzywają, czy walą konia do byle czego i no. Ja też walę konia. No ja też, niesamowite. Dobra, możemy razem. A ile centów masz w tym kacie? 17. Ty, po więcej ode mnie. Dobrze! A robisz 18? A robię. A jak sobie wyobrażasz swoją... Bo ja dzisiaj właśnie zaczęłam planować swoją 18. Jak sobie wyobrażasz... Wyszłam ostatnio. 18 swoją. Miałam spędzić ze znajomymi, ale... Okay. Ale znajomi się okazali być... Bać ich. I się nie bać. Ale prawdopodobnie... No chciałam do Krakowa i na jakieś kluby ze znajomymi. Okej. Okay. Okay. A ty? No jakiś klub wynająć chciałam. Ja właśnie też chyba wynajmę klub, ale z przyjaciółką robię 18. Ale sale się nie opłaca. Właśnie, no, a ile za klub jest? Na pewno mniej niż za salki, ale tak patrzyłam to, nie wiem, mają tak 1000 coś trzeba dać, no. No tak, no to wiadomo. No, ale nie, chyba nie pod 2000, nie. Jeszcze jak masz po znajomości, to wiesz, i masz potem tanie alko i wszystko. Okej. Ej, robimy klub. Ile? Do 2000 jakoś. Masz alkohol i w ogóle. A wy we dwie chcecie, tak? No, my we dwie chcemy 18 zrobić, żeby była taka... Nie opłaca klubu. Czemu? Rezerwować. Czemu chcecie rezerwować? W sensie nie, że my we dwie tam pójdziemy. Nie, tylko że my we dwie robimy 18 jakby... Że zapraszamy znajomych i łączymy do 18. Nie, myślałam, że chcesz. No co ty, najmowałam klubu na dwie osoby. No nie, no dobra, nie. No i dobra. To już lecimy! No nie, ale ten klub najbardziej się płaca. A kiedy masz 18? W sierpniu. Aha,
A ty? A czekaj, co jest? No we wrześniu. We wrześniu. No ale już trzeba zacząć planować, bo... Teraz już w ogóle ja dzwoniłam, to nie, połowa jest porezerwowana. No to trzeba zarezerwować. Cześć. Cześć. Fajny głos. Dzięki. Proszę. A my rozmawialiśmy kiedyś chyba. Tak? Się tak wydaje. A no, nie wydaje ci się, że jesteś w ogóle podobny do mnie? Nie wiem. Mi się wydaje, że to troszeczkę tak. Co to ma coś znaczyć? No nie wiem, może jesteśmy sobie przeznaczeni albo jesteśmy rodzeństwem. Pewnie. Ej. Tego samego listonosza. Dokładnie, a wiesz, że jakbyśmy mieli dzieci, to byłyby takie same jak my, bo jesteśmy podobni. Wiesz co, jeżeli bylibyśmy rodzeństwem, to dzieci by wyszły takie. No tak, ale ja mówię, że jesteśmy sobie przeznaczeni, no, tak? Rozumiem, rozumiem. No dobra, no jesteśmy sobie przeznaczeni. No. Co tam? Ale może... wiesz, że weź napnij bliska. Nie mogę takich rzeczy. Weź, ja też napnę. Nie mogę takich Czemu? Rzeczy. Czemu? Boisz się, że mam większego? Mama mi zabrania. No weź. No nie mogę. No weź. Ale co, boisz się? No, ale cipa jesteś. Co wtedy? Nie, ja nie będę się śmiała. Cześć, już mnie wyzywasz na to, o co ci chodzi, koleżanko. Bo nie chcesz go napiąć, dlatego. Tak, a jedź ty. No i co dalej w związku z tym? No, że ten, że wiesz, randka, coś, lodowisko, drwal, tak? No dobra, możemy iść na lodowisko, żebym się ośmieszył, chyba też tam. A co, nie umiesz? Znaczy niby umiem, niby nie umiem, no jeździłem raz. To ja się nauczę za rączkę, to będzie jeszcze bardziej romantyczne. Dobra. Dobra, daj mi Instagrama. Dobra, daj mi Instagrama, skąd jesteś? Z Warszawy. O, to 300 kilometrów. I czy ja właśnie zaprosiłam kogoś na randkę? Tak. Ja jestem Bogiem, udało mi się. Udało ci się? Aha, no. Czyli ty, a nie jestem ten jedyny. Nie, jesteś ten jedyny, oczywiście. Okej, nie, dobra, rozumiem. Wiesz, ja tutaj mam skopiowanego Instagrama. Daj. Znaczy, no, dobra, podam ci tak jak mam w bio. Okej. Bo po nazwie mnie nie znajdziesz, ale no, zle też ci wyślę.